Cześć, dzień dobry Wam wszystkim. Witam Was serdecznie dzisiaj w to bardzo deszczowe popołudnie na webinarze Odczarujmy Link Building o podstawach linkowania Twojej strony internetowej. Słuchajcie, na początku dajcie mi znać, czy mnie widać i słychać. To jest dla nas bardzo ważne, bo no, dzięki temu wiem, że mówię do Was. Ja tutaj sobie będę podglądać na Wasze komentarze. Jak dostanę potwierdzenie od Was, to słuchajcie, opowiem Wam jeszcze kilka rzeczy takich typowo technicznych i będę w stanie przekazać głos naszym ekspertkom, zaproszonym ekspertkom SEOsFox Strategy. Super, mówicie, że widać i słychać. Mam do Was jeszcze jedno pytanie, słuchajcie. Być może ktoś z Was jest z nami już kolejny raz, a może niektórzy jesteście po raz pierwszy. Też dajcie mi znać, a ja tymczasem powiem o kilku kwestiach technicznych. Słuchajcie, nagrania z tego webinaru będą dostępne po zakończeniu. Wyślemy do Was informację mailem. W tym samym mailu przyjdzie także informacja o bonusach, które otrzymacie, bo tych bonusów trochę dzisiaj będzie i opowiemy o nich później razem z naszymi ekspertkami z Fox Strategy. Jeżeli macie jakiekolwiek problemy techniczne, to przede wszystkim spróbujcie odświeżyć stronę. To, co możecie również zrobić, to spróbować, jeżeli jesteście na YouTubie, na przykład transmisji na Facebooku, a jeżeli jesteście na Facebooku, transmisji na YouTubie. I mam do Was jedną prośbę, jeżeli jesteście zainteresowani tematem SEO, to zasubskrybujcie nasz kanał, dzięki temu będziecie się dowiadywać o kolejnych szkoleniach, które my dla Was przygotujemy. Zerkam, ja jestem na wszystkich od ponad roku, drugi raz pierwszy, kolejny pierwszy. Słuchajcie, to tak szybko powiem o sobie, ja jestem właśnie z SEMStorm, ale dzisiaj z tego względu, że my w naszym zespole nie mamy specjalisty od link buildingu, zaprosiliśmy z zaprzyjaźnionej firmy dwie ekspertki, które w tym temacie siedzą od ponad 10 lat i zaraz oddam im głos. Na końcu będziecie mogli także zadawać im pytania. Tak? Ja również się pojawię na samym końcu, także zobaczycie mnie jeszcze raz, a teraz zostawiam Was w rękach specjalistek SEO z firmy Fox Strategy i z materiałem, który dla Was przygotowały. Dzięki i do zobaczenia. Cześć, cześć. Miło Was powitać na naszym webinarze Odczarujmy Link Building. Milena, bardzo dziękujemy za zaproszenie i też za cudowny wstęp, bo musimy Wam przyznać, że mieliśmy małe problemy techniczne na starcie. Milena świetnie nas tutaj po prostu powitała, tak, pozwoliła nam się odnaleźć w sytuacji. Tak. Dziś porozmawiamy sobie trochę właśnie o link buildingu. Ja nazywam się Wylina Podres-Siana, ze mną jest Katarzyna Baranowska. Obie pracujemy w branży SEO, tak, już no, prawie 12 lat. No tak, grubą dychę na pewno. Tak, na co dzień prowadzimy wspólnie agencję Fox Strategy, więc z tym link buildingiem mamy styczność w zasadzie już kupę czasu, co tutaj dużo mówić. Ale dzisiaj spróbujemy ten link building trochę odczarować. A skąd w ogóle, Kasia, to odczarowywać u nas? Jakby mamy takie poczucie, że nawet w samej branży SEO wokół link buildingu narosło jakby wiele mitów, często też nawet wiele, powiedziałam, takich sprzecznych w ogóle stanowisk. I z tymi linkami jest tak, że oczywiście wszyscy życzyliby sobie, żeby te profile jakby tworzyły się, powiedzmy, samodzielnie, żeby linki pozyskiwane były naturalnie, żeby one same pojawiały się w sieci i prowadziły do naszych witryn. Natomiast prawda jest taka, że jeśli o to nie zadbamy, no to się po prostu nie zadzieje i tutaj możemy sobie mówić o tym, że linki są dobre, że są złe, niektórzy wprost przyznają się do tego, że kupują, inni mówią, że absolutnie, że nigdy nie kupowali linków. No jakby z tego względu, no sporo się jakby o tym mówi, te stanowiska są często sprzeczne, natomiast tak naprawdę no SEO nie istnieje bez link buildingu i wydaje mi się, że to jest jakby ta kluczowa rzecz, o której powinniśmy sobie dzisiaj powiedzieć. Tak, myślę, że sprawy też nie ułatwia to, że jeżeli ktoś siedzi w branży SEO już parę lat, to jeszcze na początku te linki to była taka persona non grata SEO. Google w ogóle się nie przyznawało, że linki są czynnikiem rankingowym. Teraz oczywiście to się zmieniło i jakby mimo, że nadal mogą być uznane za manipulowanie wynikami wyszukiwania, no to teraz już Google chyba w końcu przyznaje, że linki są ważne. To już jest coś, to już jest naprawdę ogromny progres na przestrzeni tych ostatnich 12 lat, kiedy pracuje w branży SEO. Dokładnie tak. Natomiast jakby ta polityka Google względem linków też częściowo się już zmieniła. Ona jest teraz bardziej restrykcyjna, raz nieco mniej restrykcyjna. Natomiast Google oczywiście jakby chciałby stworzyć taki idealny obraz tego linkowania, czyli to, o czym wspomniałam na początku, że linki prowadzące do witryny powinny być pozyskiwane jedynie w naturalny sposób, że oczywiście no, one powinny służyć przede wszystkim użytkownikom, a nie temu, żeby budować pozycję danej witryny w wynikach wyszukiwania
Natomiast no, tak jak wspomniałam o tym, ta polityka też nieco się zmienia. Google też wprowadziło jakiś czas temu nowe dyrektywy, które na przykład pozwalają na oznaczenie linków, które są kupione, które są sponsorowane. No i oczywiście dalej to przypomina taką zabawę trochę w kotka i myszkę pomiędzy SEO-wcami a Googlem, pomiędzy specjalistami, a właśnie jakby zespołem, który odpowiada też za jakość tych odnośników, za ich ocenę. Natomiast no, cały czas te linki działają, cały czas mają duże znaczenie i cały czas musimy dbać o ich pozyskiwanie. No i właśnie o tej zabawie i o tym, jak odczarować ten link building w dzisiejszym webinarze. Tak. Więc zacznijmy może od podstaw. Po co linkować stronę? No, tak jak już zdążyło się powiedzieć, no linki mają istotny wpływ na pozycję witryny w rankingu. Linki są też pewnego rodzaju sygnałem dla Google'a na temat tego, jaka jest tematyka danej podstrony, o czym ona traktuje, w jaki sposób Google może ją oznaczyć. Mam tutaj na myśli to, że te linki przypominają nieco takie jakby głosy, do tego bym to porównała. I Google bierze pod uwagę na przykład liczbę linków prowadzącą do strony, tak jakby do tej strony prowadziły głosy, które wskazują na konkretne tematy, na konkretne właśnie słowa kluczowe i tak dalej. I to jakby też pomaga Google zorientować się w tym, no, jaka jest na przykład tematyka witryny, jaka jest jakość tej strony, jaka jest, jak często użytkownicy jakby wzmiankują na jej temat. Więc pozyskiwanie linków jest, powiedziałam, równie istotne jak sama optymalizacja, jak tworzenie wartościowych treści, jak wszystkie inne elementy i składowe działań SEO. Myślę, że wśród naszych słuchaczy i oglądających są osoby, które mogą mieć na bardzo różnym poziomie wiedzy, więc ja zawsze lubię tłumaczyć linki jako coś, co jest pewnym miernikiem popularności danej witryny. Czyli liczba tych udostępnień może wskazywać, że dana strona jest bardziej lub mniej popularna i dlatego Google powinno się z tym liczyć, już takim absolutnie najprostszym, myślę, językiem. Tak, z drugiej strony ja tylko dodam, że Google czasami też traktuje to w taki sposób, że no, spora grupa użytkowników albo większość nie może się mylić. I skoro spora pula użytkowników innych podstron wskazuje na daną podstronę za pomocą linków z konkretnym atrybutem, z konkretnym anchor tekstem, o tym jeszcze sobie zaraz opowiemy, no to znaczy, że coś jest na rzeczy i że faktycznie warto ten element wziąć pod uwagę przy ogólnym rankingowaniu. Dokładnie. Skoro chcemy w pewien sposób budować popularność strony, to musimy się zastanowić, co to jest w ogóle ten naturalny profil linków. No bo staramy się jako SEO-wcy naśladować w pewien sposób naturalne działanie, tą naturalną popularność, ale ostatecznie co to oznacza? Właśnie jakby no, do tej pory próbujemy dociec, jaki tak naprawdę jest ten naturalny profil linków. Tego nie wiemy. Naturalny profil, czyli z założenia taki, który jest tworzony naturalnie przez użytkowników, którzy powiedzmy sobie sami z własnej woli chętnie wzmiankują o danej podstronie. I o ile na przykład nasz brand jest bardzo popularny, bardzo silny, albo działamy w branży, która powiedzmy sobie, no nie wiem, jest jakoś bardzo atrakcyjna, to tutaj możemy liczyć na to, że te odnośniki w pewien sposób będą no, samoczynnie pojawiały się. Na pewno w jakiejś konkretnej liczbie, w konkretnej konkretna pula ich może przybywać. Natomiast jeśli no, nasza branża jest, powiedziałam, kompletnie nie sexy, albo zajmujemy się czymś zupełnie niestandardowym, nie mamy szerokiej grupy odbiorców, nie trafiamy do szerokiej puli użytkowników, no to tutaj jeśli będziemy liczyli na to, że linki z naszej strony będą przerastały jedynie w naturalny sposób, no to możemy czekać na to bardzo, bardzo długo, no i w zasadzie nawet się nie doczekać, tak? Tak, zdecydowanie tak. Ja bym dodała jeszcze do tego, że my jako SEO-wcy próbujemy budować naturalny profil linków, ale w momencie, kiedy chcemy rzeczywiście uzyskać efekty, no to nigdy nie jest do końca naturalne. Więc naszą rolą jest budowanie profilu linków w taki sposób, żeby w jakiś sposób z jednej strony Google się na to nabrało, z drugiej strony, tak, żeby też wyglądało to po prostu naturalnie, więc stąd może też to odczarowywanie link buildingu, bo czasami robi się z tego czarną magię, a ostatecznie jest to po prostu taka praca u podstaw. I jak to wygląda, też postaramy się trochę opowiedzieć. No ale skoro rozmawiamy o podstawach, to musimy poruszyć temat anchor teksta. Czyli co to jest, dlaczego jest ważne pod kątem działań SEO? Za każdym razem, kiedy powiedzmy widzicie gdzieś na stronie jakiś konkretny link, to najczęściej tym elementem, na który później klikamy, ten, który jest podświetlony, kiedy najeżdżamy sobie na przykład kursorem myszy, jest konkretne albo słowo kluczowe, albo jakiś zbitek konkretnych wyrazów. I najczęściej ten element właśnie jest tym naszym anchor tekstem, czyli tym elementem, który linkuje, który opisuje to, co pod tym linkiem znajdziemy, bądź dokąd na przykład ten odnośnik prowadzi. Tak w bardzo dużym uproszczeniu. Zaraz sobie pokażemy przykład takiego linka, jakby jeśli chodzi o zapis w takiej strukturze HTML-owej.
Natomiast ja myślę, że intuicyjnie jakby czujecie, o co nam chodzi. I jeśli widzicie na stronie fragment, który nazywa się więcej informacji tutaj, słowo tutaj mamy podlinkowane, to ta fraza tutaj jest właśnie tym naszym anchor tekstem, na który zwracamy uwagę. Bo to słowo w tym wypadku tutaj no, będzie przenosiło nam informacje na temat witryny, do której ten odnośnik prowadzi. Tak, czasem mogą pojawić się również anchory sprzedażowe, czyli przykładowo agencja SEO Wrocław to będzie anchor sprzedażowy, jeżeli zostanie podlinkowane do naszej strony i będzie to klikane. Tak. Natomiast anchorem jest też adres URL. Jeżeli zobaczycie adres, link, który jest po prostu adresem URL, czyli HTTPS i jakiś adres, to również jest to anchor. I to jest taki, myślę, najbardziej naturalny, rzeczywiście, jeżeli mamy myśleć w kategoriach naturalności. Jeżeli dzielicie się linkiem gdzieś na zewnątrz, to najczęściej robicie to tak zupełnie bezpośrednio, a nie zastanawiacie się, jaką frazę tutaj wpisać. Zresztą przykładowo w mediach społecznościowych nie macie możliwości użycia innego anchor teksta niż adresu URL. Dokładnie tak. Tutaj wspominałyśmy jeszcze trochę o tym naturalnym linkowaniu i o tym, że jakby sztuką jest przede wszystkim no, naśladowanie tego naturalnego linkowania. No i teraz wyjdźmy z takiego założenia, w jaki sposób taki normalny użytkownik, taki powiedziałam brzydko przeciętny Kowalski, w jaki sposób on zostawiłby link gdzieś w sieci? No rzadko kiedy na przykład, powiedzmy, nie wiem, linkując z naszej strony, wpisałby agencja SEO SEM Wrocław, tylko raczej umieściłby adres URL albo napisałby zobacz tutaj, więcej informacji, polecana firma i tak dalej. Więc również my, pozyskując odnośniki, staramy się je pozyskiwać z bardzo różnymi ankorami, zwracając uwagę i na adresy URL, i na frazy naturalnie wykorzystywane przez użytkowników, ale też na te słowa kluczowe, które mają dostarczyć nam mocy i na te, na które chcielibyśmy, żeby nasza witryna rankowała. Tak, myślę, że słowo klucz tutaj to jest równowaga, czyli zachowanie odpowiednich proporcji pomiędzy takimi faktycznie naturalnymi albo naturalnie wyglądającymi linkami, tak, a tymi, które są, nazwijmy je, bardziej sprzedażowymi, czyli może bardziej działającymi na SEO i zawierającymi te takie sprzedażowe anchor teksty typu właśnie agencja SEO SEM Wrocław. Jeśli chodzi o same linki, to nie interesuje nas tylko anchor tekst, ale również interesuje nas to, jakie są rodzaje tych linków. Jeśli chodzi o rodzaje linków, to najczęściej mówimy tutaj o tych atrybutach, które dodatkowo nam te linki dookreślają, tak, tak możemy powiedzieć. Najczęściej możemy wskazywać na linki z atrybutem follow i no follow. Zasada jest taka, że te, które oznaczone są jako follow, one są wskazówką dla Google, aby za tymi linkami podążać, brać pod uwagę jakby ich jakość, brać je biorąc pod uwagę rankingowanie witryny, ich ogólną ocenę i tak dalej. Natomiast atrybut nofollow w tym momencie, z tego co obserwujemy, traktowany jest też jako takie wskazanie, że ten link no, jest mniej wartościowy, ma nie przenosić mocy. Natomiast tak jak wspomniałam, za każdym razem jest to jedynie sugestia i tak naprawdę to Google podejmuje decyzję o tym, czy taki link zostanie wzięty pod uwagę gdzieś przy rankingowaniu witryny, czy zostanie zupełnie pominięty. Tak w dużym uproszczeniu. Warto też wspomnieć, że oprócz atrybutów follow i nofollow, czyli takich najbardziej popularnych, mamy też te, które zostały wprowadzone no, stosunkowo niedawno, chociaż to już w latach liczony czas, czyli na przykład UGC, czyli User Generated Content, czy na przykład sponsor, to do oznaczania linków typowo sponsorowanych. One są, szczerze mówiąc, używane bardzo różnie jeszcze na linku polskim. Zresztą myślę, że wynika to trochę z tego, że my SEO-wcy w ogóle boimy się oznaczyć linka jako sponsorowanego. Myślę, że to ma większy sens na przykład, kiedy na blogu w sekcji komentarzy wstawiamy ten atrybut UGC, żeby wskazać, że to są linki od użytkowników. Natomiast w przypadku sponsor bywa z tym różnie. To się już pojawia często na przykład jako możliwość zakupu w platformach do zakupu linków. Natomiast jeszcze tego nie ma dużo. Nie wiem, czy twoja obserwacja jest podobna? Bardzo podobna, natomiast w mojej ocenie jakby też takie sceptyczne nastawienie wobec używania tego oznaczenia do artykułów sponsorowanych wynika też również z tego, że no, Google chciałoby, żebyśmy za każdym razem pokazywali, które artykuły są faktycznie kupione, za które zapłaciliśmy i tak dalej. Trochę tak, żeby Google'owi z jednej strony ułatwić robotę, ale wydaje mi się też, że nikt raczej nie będzie chciał się podkładać i jakby mówić wprost, słuchaj, w ogóle no, te linki to są akurat kupione, za to zapłaciliśmy, no to wiesz, jakby możesz je pominąć gdzieś tam w rankingowaniu. Jakby, no nie, no nie o to chodzi, tak? Celowo je pozyskujemy i one mają wpływać na znaczenie, na ranking naszej witryny, więc ja raczej sceptycznie do tego podchodzę i no niekoniecznie jakby biorę to pod uwagę, jeśli chodzi o oznaczenie linków, które pozyskujemy. Ja bym tutaj dodała jeszcze taką naturalną podejrzliwość SEO-wca, bo przez wiele lat Google twierdziło, że
nie można kupować linków. Nie, nie, absolutnie. Znaczy, no to... Tak, że jest to niewskazane, niezalecane i tak dalej. Natomiast no, wydaje mi się, że znaczy inaczej, często rozmowy z SEO-owcami wyglądają tak, że oczywiście wszyscy mówią, nie no ja nie kupuję, ja też nie, no ja tylko pozyskuję ręcznie, nie? Ale jak już jedna osoba mówi, nie no co ty, ja kupuję, ja też, my też, nie? No i jakby jest to nieodłączny element jakby link buildingu, aczkolwiek nie chodzi wyłącznie o to, żeby wszystkie linki, które będą prowadziły do naszej witryny, żeby je po prostu kupić, tak? Czyli no, bezpośrednio za nie zapłacić. No i typy linków. To rozmawiamy o pewnych rodzajach, tak. A teraz porozmawiamy o typach linków, bo link nie musi być tylko linkiem tekstowym, klikalnym. Znaczy klikalnym to musi być zawsze, ale tekstowym nie musi być. Dokładnie tak, bo jakoś gdzieś tam w głowie cały czas mamy obraz tego linka, który gdzieś tam się znajduje, powiedzmy, w treści. Natomiast zapominamy często o tym, że możemy spokojnie pozyskiwać również linki prowadzące na przykład za pośrednictwem grafiki. Czy to z konkretnych na przykład, nie wiem, zdjęć produktowych w artykułach, czy to na przykład za pośrednictwem banerów umieszczonych gdzieś na stronach partnerskich i tak dalej. To też jest bardzo fajny sposób, moim zdaniem o wiele mniej nachalny niż umieszczanie konkretnych linków śródtekstowych z tym ankorem, jak już powiedzieliśmy, bardzo, bardzo sprzedażowym. I też w mojej ocenie w naturalnym profilu linków nie powinno linków graficznych zabraknąć. Zdecydowanie nie, zwłaszcza jeżeli dziś udzielamy bardziej aktywnie, to w takim naturalnym profilu linków bardzo często jest, nie wiem, sponsorem, mamy jakieś współprace partnerskie, to, że grafika jest linkiem, jest czymś absolutnie naturalnym i nawet jeżeli takich działań tego typu nie podejmujecie, to warto pamiętać, by tego typu linki również się tak pojawiły. No i tutaj mamy przykładowy w zasadzie link, tak. Bardzo, bardzo przykładowy, prowadzący do strony kursfoxstrategy.pl. Zakładamy, że został ten link wygenerowany przez użytkownika, czyli pojawia się ten atrybut rel i anchorem jest tutaj sprytny kurs od Fox Strategy, tak? Czyli tutaj nie mamy do czynienia z tym URL-em, znaczy ten anchor prowadzi tego URL-a, tak? To jest link z anchorem. Tak, gdybyśmy my sami chcieli taki link gdzieś umieścić w sieci, no tak by zależałoby nam właśnie na tym, aby ten atrybut no, wskazywał, że to jest link umieszczony przez użytkownika, tak żeby na przykład naśladować naturalne zachowanie, ale z drugiej strony ten anchor, sprytny kurs SEO od Fox Strategy, w naszej ocenie też może wskazywać, no właśnie, jaka jest tematyka tej naszej witryny kursowej, jakie frazy są tutaj istotne, więc z takim atrybutem spokojnie moglibyśmy go gdzieś w sieci umieścić. Tak, i myślę, że takie absolutne podstawy są za nami, więc jeżeli macie jakieś pytania odnośnie tych podstaw, tak, to myślę, że to jest fajny moment, żeby je zadać, jeżeli Milena i Kasia, która siedzi w backstage'u, nie mają nic przeciwko. Jeżeli nie, to idziemy dalej. Tak, chwilkę czekamy. Dobra. Chwilkę czekamy, ale chyba pytań do podstaw nie ma, czyli zakładamy, że mamy bardzo, bardzo wyedukowaną publikę. Widzę, że tutaj Paweł pisze siema plus za wystrój na szafce, tak. Kolbuszowa 2.0, bardzo dobra konferencja. Mam nadzieję, że Paweł zrobi kolejną. Rzeczywiście jest tam nagroda za wystąpienie moja. Jest Roman, jest Sławomir, jest Elżbieta, jest Olimpia, jest... O, bardzo was jest dużo. Super. Dobra, ale widzę, że pytań nie ma. To teraz się ruszamy dalej. Tak. Okay. To skoro mamy podstawy odnośnie linków, wiemy... O, pojawia się pytanie, jak wygląda kupowanie linków. No to przejdźmy do strategii link buildingu. Tak. Okej, okay. Jeśli chodzi o kupowanie tych odnośników, no to jakby jest to też, ja bym zaczęła w ogóle trochę inaczej, bo teraz miałyśmy opowiedzieć o strategii. Właśnie fakt jakby kupowania bądź nie kupowania, albo to ile będziemy ich kupować i tak dalej, wynika właśnie z naszej strategii. I teraz co warto w tej strategii wziąć pod uwagę? Jakby to jest kluczowe, to nie jest tak, że my sobie dzisiaj siadamy i mówimy, dobra, to tam powiedzmy, nie wiem, 20 linków miesięcznie, tam przez 6 miesięcy, stąd i stąd, generalnie trzymamy kciuki i tak dalej, nie. Za każdym razem, kiedy planujemy strategię link buildingu, no to bierzemy pod uwagę na przykład to, jak wygląda profil linków naszej konkurencji. No, nasze witryny nie funkcjonują w próżni, tak? W końcu chodzi o to, że musimy, no tak brzydko mówiąc, pokonać tych, którzy są już w tym top 10 i top 3, tak żebyśmy mogli zająć ich miejsce, więc musimy sprawdzić, co takiego w ich profilu linków się zadziało, co wpływa na ranking ich witryny i co bezwzględnie powinniśmy wziąć pod uwagę. To jest jakby taka pierwsza rzecz. Również celowo tutaj wspominam o tej analizie konkurencji, no bo nie oszukujmy się, są branże, w których te linki mają ogromne znaczenie, natomiast jeśli działamy w branży bardziej niszowej, tam gdzie jakby ta konkurencja nie jest aż tak silna, bądź wchodzimy zupełnie z czymś nowym i tak dalej,
to wtedy pozyskiwanie tych odnośników też wygląda zupełnie inaczej, niż jeśli przyjdzie nam rywalizować z witrynami, które od kilku bądź kilkunastu lat aktywnie inwestują w link building. Dokładnie. Widzę, że dużo pytacie o to, jak wygląda kupowanie linków, jak wyglądają przykłady, jaki procent powinien być exact match, co myślimy o linkowaniu z katalogów. Mamy też powiedzieć kiedy, to mówimy kiedy od razu. W związku z czym przejdźmy może do tego. Okay. Jakie są źródła linków i czy są takie idealne proporcje? Bo moim zdaniem nie. Nie ma. Nie, nie ma idealnych proporcji. Kasia wspomniała o analizie konkurencji i o tym będziemy jeszcze sobie pokazywać, jak tą analizę konkurencji można przeprowadzić. Natomiast nie mam, myślę, nawet złotego środka, ile powinno być linków exact match do linków takich zupełnie naturalnych. Znam sobie, którzy powiedzą, że to jest 50-50, a ja powiem, że jest to 10-90, tak? Jaka jest twoje procentowe stanowisko, Kasia? Znaczy, ja powiem tak, ja zawsze patrzę, jak to wygląda u konkurencji. Jeśli u nich jest, powiedzmy, nie wiem, strzelam, 30% tych linków exact match w profilu, no to jakby, jeśli moja domena jest jeszcze stosunkowo młoda, to jakby ja staram się tej granicy absolutnie nie przekroczyć, tak? Natomiast no musimy też zwrócić uwagę na to, że jeśli chcemy, żeby ten nasz profil przypominał naturalny profil linków, cokolwiek mamy na myśli, jakkolwiek to będzie faktycznie wyglądało, no to powinniśmy te linki różnicować, czyli oczywiście exact match wykorzystujemy, ale wykorzystujemy też te wszystkie inne typy linków, o których wspominałyśmy, czyli linki brandowe, linki, powiedziałam, półsprzedażowe, adresy URL, jakieś odmiany, kombinacje. Ja czasami nawet pozyskuję linki, gdzie anchor tekstem jest fraza, na przykład, nie wiem, kliknij tutaj, zobacz więcej, czyli takie, które no, użyłby normalny Kowalski, tak, które sprawiają, że ten profil jednak wygląda trochę naturalniej niż 100% exact match, czy nawet 50% tego exact match. Pamiętajcie o tym, że w tym linkowaniu chodzi też o to, żeby Google nie wykryło, przynajmniej za szybko albo docelowo, że te linki są po prostu kupowane, tak, więc jeśli my chcemy iść drogą na skróty i będziemy pozyskiwać wyłącznie linki exact match, albo przynajmniej w przeważającej ilości, no to ten algorytm Google dość szybko się połapie, tak? Chcąc nie chcąc, ono jest czuły na takie manipulacje, więc no przed tym uczulam i te linki exact match oczywiście pozyskujemy, ale w dużym, biorąc pod uwagę również inne odnośniki, tak żeby te exact match gdzieś tam nam się rozmyły. Ja też zwrócę uwagę na to, że nie przez przypadek mówimy o strategii, to strategii długoterminowej, czyli na ten moment rzeczywiście już ciężko dopatrzeć się kary za linki. Najczęściej one są po prostu ignorowane, natomiast ignorowana jest wtedy wasza praca włożona w te linki. W związku z czym, jeżeli dążymy w pewien sposób do naturalnego linkowania, to podstawą jest optymalizacja strony. Jeżeli strona będzie, moim zdaniem przynajmniej, dobrze zoptymalizowana pod kątem fraz, to nawet totalnie naturalny link building powinien jej pomóc, tak? Natomiast naparzanie, za przeproszeniem, exact matchami, no niestety już nie. Jest duża szansa, że te linki zostaną zignorowane i nie będą efektywnie działać w strategii SEO. Jeśli teraz, nie wiem, powiedzmy 50% linków, które pozyskujemy, to jest exact match, nie działa to, no to jak pozyskamy jeszcze kolejną pulę tych linków exact match, to wcale nie znaczy, że to w końcu jakby zadziała, tylko gdzieś popełniliśmy błąd w tej strategii i powinniśmy wrócić do punktu pierwszego, czyli do tej strategii, czyli do planowania strategii i zacząć jeszcze raz od nowa zastanowić się, co tutaj powinniśmy zrobić. To tak, odpowiadając w zasadzie na wasze pytania, musimy przejść do źródeł linków, czyli skąd tak naprawdę pozyskiwać linki. Widzę, że pytacie właśnie zarówno o to, jakie są te źródła, jak i o to, czy pokażemy jakieś narzędzia. Odpowiadam tak, pokażemy, chwilkę cierpliwości. Tak, jeśli chodzi o źródła linków, no to tutaj też padło na przykład pytanie o katalogi, tak? Można pozyskiwać na przykład z katalogów, można pozyskiwać z wpisów blogowych, można pozyskiwać z artykułów gościnnych, tak? Na przykład takich, gdzie wypowiadamy się jako ekspert gdzieś u jakiegoś partnera na zaprzyjaźnionym blogu. Można pozyskiwać linki, które dodajemy no, na forach internetowych, tak? Mamy linki, które można pozyskiwać z sieci społecznościowej, czyli na przykład z Facebooka, tak? Możemy pozyskiwać linki w ogóle ze stron partnerskich, tak? Czyli na przykład nie wiem, z banerów, możemy linkować na przykład z PDF-ów, więc jakby tych źródeł pozyskiwania odnośników jest bardzo, bardzo wiele. I tak naprawdę, znaczy nie chcę powiedzieć, że tutaj nas trochę wyobraźnia ogranicza, ale ja tutaj wskazałam tylko te źródła, które nie wiem, no jeszcze do niedawna były najbardziej popularne, tak? Natomiast oczywiście chodzi o to, że powinniśmy szukać tych miejsc i tych źródeł, które są w pewien sposób unikalne. Czyli no jeśli widzimy, że wszyscy linkują z jednej konkretnej, czy na przykład nasza konkurencja pozyskuje linki z jednej domeny, z konkretnej i tak dalej,
No to pytanie, czy umieszczenie też tam odnośnika do naszej strony na pewno będzie wartościowe, tak? Czy my w pewien sposób będziemy w stanie wyróżnić się właśnie na tle konkurencji, jeśli będziemy pozyskiwali linki dokładnie z tych samych miejsc, z których pozyskuje nasza konkurencja, tak? Dokładnie. Poza tym trzeba uwzględnić w strategii to, że część linków może być przez konkurencję ukrywana. To jest już w ogóle większy temat, może nie na ten webinar. Natomiast nie wszystko będzie w stanie wychwycić. Do tego linki są kosztowne. Generalnie no, trzeba wyjść z takiego założenia. Które linki są bezpłatne? Może zacznijmy od tego. Bezpłatne są chociażby wpisy na forach internetowych. Tak, wciąż jeszcze. Wciąż jeszcze. Komentarze na blogach. Wszelkie linki w mediach społecznościowych. Bardzo często linki takie typowo partnerskie, czyli prosicie kogoś z branży, żeby w zamian na przykład za wypowiedź, to jest bardzo częsta strategia u nas w branży, czyli w zamian za wypowiedź dostajemy linka z tematycznej strony. To są linki, które powiedzmy, że są za darmo, chociaż to jest też zaangażowanie czasowe. Tak, dokładnie. Plus, mówiąc szczerze, znaleźć naprawdę dobre forum w tym momencie, czy naprawdę dobrego bloga, który zaakceptuje dodatkowo linka za darmo, no nie jest już łatwo. Wiecie, z mojego doświadczenia wynika, że fora internetowe działają zwłaszcza w takich naprawdę niszowych branżach, gdzie jeszcze trafiają się po prostu ludzie, którzy rozmawiają na forach. Ale w większości przypadków my no niestety korzystamy z social media. A social media to już jest zupełnie inny rodzaj. Między innymi, tak. Powiedzieliśmy też na początku o kupowaniu tych linków i jakby z kupowaniem najczęściej kojarzy nam się no, bezpośrednio na przykład zamawianie konkretnego artykułu sponsorowanego, umieszczanie w nim odnośników, no i publikowanie na stronie, z której ten link chcielibyśmy po prostu pozyskać, tak? Można to robić albo kontaktując się na przykład bezpośrednio z redakcjami, z wydawcami, ręcznie szukając takiego miejsca. Możemy też korzystać z gotowych platform, które od razu pokazują nam na przykład witryny, które traktują o tematach nas interesujących, bądź takich, które pasują do naszego profilu i stamtąd jakby dobierać miejsca, biorąc pod uwagę, że mamy tam też pokazane dodatkowe parametry, które ułatwiają w pewien sposób rankingowanie tych witryn, dostarczają nam dodatkowych informacji, ale oczywiście możemy też pozyskiwać te odnośniki ręcznie, co mam na myśli. Jeśli powiedzmy promujemy sklep internetowy, który sprzedaje, załóżmy, nie wiem, włóczki, wełny i tak dalej, tak? I chcemy pozyskać tematyczny link, to możemy poszukać na przykład bloga, który traktuje o robótkach ręcznych, tam gdzie na przykład autorka prezentuje zrobione przez siebie własnoręcznie projekty, gdzie jest już powiedzmy pewna grupa wokół tego bloga, która prowadzi jakby dyskusje i tak dalej. Możemy się bezpośrednio odezwać tej autorki i zaproponować na przykład wejście we współpracę, czyli w publikację artykułu sponsorowanego na przykład, albo za który zapłacimy, albo na przykład będzie to recenzja produktów, które przyślemy do przetestowania, do oceny i tak dalej. Więc mówiąc o kupowaniu tych linków, no, możemy jakby kupować je jakby na różne sposoby, tak? Tutaj też padło pytanie o te platformy. Tak. I w tym momencie w zasadzie na rynku polskim powiedziałam, że wiodące są dwie, ale jest ich o wiele więcej. Jest to Linkhouse i WhitePress. Uczciwie muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o takie kupowanie linków bezpośrednio przez platformy, to korzystamy z obu w różnych proporcjach. Ostatnio trochę więcej z WhitePressa, czasem jest to więcej z Linkhouse'a, tak? Tak. Natomiast jest tutaj, widzę po komentarzach, jest bardzo dużo osób początkujących. Zanim zaczniecie płacić za linki, to najpierw też spróbujcie zrozumieć, czym jest ten link i pozyskać go samodzielnie, tak? Bo nie jest sztuką wybrać jakieś miejsce i zapłacić za linka kilka tysięcy, jeżeli nie jesteście w stanie jeszcze ocenić, czy ten link jest dla Was korzystny. I tutaj pojawia się w ogóle bardzo, bardzo trafny komentarz Marcina. Pozdrawiamy. Tak, pozdrawiamy, tak. Że wszystkie linki są płatne, tylko nie wszystkie bezpośrednio. Tak, oczywiście, bo czas jest naszym kosztem alternatywy. Tak? To, co umożliwiają Wam takie platformy do zakupu linków, to oszczędność tego czasu, ponieważ wchodzicie, przeglądacie parametry, wybieracie domenę, na której chcecie kupić link, no i po prostu kupujecie. Tak, czyli chodzi o to, że nie musicie się kontaktować z redakcją, dbać później o to, jakby dogadywać się w kwestii płatności i tak dalej. Natomiast no, tutaj też padło jeszcze jedno pytanie o zamknięte grupy na Facebooku. Ja myślę, że o tym też chyba warto powiedzieć. Czyli czy warto umieszczać odnośniki w zamkniętych grupach na Facebooku? I teraz jeśli taki odnośnik, jakby patrzymy na niego wyłącznie przez pryzmat SEO, to moim zdaniem nie warto, no bo skoro grupa jest zamknięta i Google nie będzie miało do niej dostępu, no to tego odnośnika nie odnajdę, tak? On nie będzie miał możliwości no, w żaden sposób wpłynąć na ranking naszej witryny, tak?
Natomiast jeśli wiecie, że na przykład w tej zamkniętej grupie na Facebooku są wasi potencjalni klienci, osoby zainteresowane waszym produktem, usługą i tak dalej, to jakby w ramach promocji marki i w ogóle budowania świadomości, taki odnośnik jak najbardziej można zostawić, licząc na to, że użytkownik mimo wszystko będzie zainteresowany, kliknie, przejdzie do witryny i być może powróci do niej za jakiś czas ponownie, na przykład już z innego źródła poleci ją i tak dalej, więc na to uczulam. Ja bym bardzo mocno namawiała Was, żebyście nie traktowali linków tylko i wyłącznie pod kątem SEO, dlatego że link może z jednej strony rzeczywiście wpływać na ranking wyników wyszukiwania i wzmacniać pozycję Waszej strony, natomiast on może mieć szereg różnych innych funkcji i dodatkowych korzyści, jeżeli zostanie dobrze zaprojektowany. I co to znaczy dobrze zaprojektowany? Jeszcze o tym za chwileczkę porozmawiamy, natomiast zastanówcie się, jaka treść go otacza, tak? Czyli jeżeli publikujecie link, jesteście w stanie coś zaoferować grupie docelowej, do której publikujecie, to zróbcie. Jeżeli jesteście w stanie przygotować wartościowy, merytoryczny artykuł sponsorowany, to będzie on zdecydowanie lepszy niż taki artykuł po prostu wygenerowany w jakiś sposób, czy napisany bardzo niedbale razem z linkiem. No teoretycznie jakby to analizować, no to są dwa te same linki w tym samym serwisie. Jednak samo jego otoczenie, również zawartość fraz w tym otoczeniu ma ogromne, ogromne znaczenie. Tutaj też Ewelina wspomniała o bardzo ważnej rzeczy, czyli o tym, że musimy zwracać uwagę na to otoczenie, jakby w ogóle powiedziałam, tematyczne tego naszego linka i to, gdzie je wrzucamy. Dlaczego? Bo powiedzmy, jeśli chcemy pozyskiwać odnośniki i na cel bierzemy sobie, załóżmy, nie wiem, fora internetowe, tak? Bo powiedzmy, że jakby jeszcze mimo wszystko sporo ich funkcjonuje, łatwo tam ten odnośnik umieścić i tak dalej. Natomiast słuchajcie, jeśli to forum traktuje, powiedzmy, nie wiem, o hodowli owiec w Bieszczadach, tak, a my tam wchodzimy i dodajemy link na autoserwis Katowice, albo nie wiem na co jeszcze, no na domeny i hostingi, albo jeszcze na jakikolwiek inny produkt, no nijak nie związany z tematyką tej witryny, plus pod nami podpinają się wszystkie inne agencje i wszystkie inne osoby, które pozyskują odnośniki, więc wiecie, jakby robiliśmy tam po prostu taki, nawet nie Hyde Park, tylko po prostu... Tablica ogłoszeń. No taki śmietnik, no szwarc, mydło, powidło, tak? No to szansa na to, że te linki zostaną pozytywnie ocenione i że one będą mogły przynieść jakiekolwiek korzyści naszej witrynie, no zapomnijmy o tym, tak? No nie czarujmy się, no to nie są efektywnie pozyskiwane linki i one jakby... No bardziej będą szkodzić niż przynosić cokolwiek dobrego, tak? Jeżeli jesteście na poziomie bardzo początkującym, czyli dopiero uczycie się tak naprawdę tego, czym jest link, bo widzę, że po komentarzach, że jest szereg takich osób, to naprawdę zaczęłabym od tego, by przeanalizować swój biznes, poszukać na przykład blogów, które na podobny temat traktują i spróbować w jakiś naprawdę sensowny sposób pokomentować. Tylko mówię tutaj o wniesieniu wartości dodanej dla użytkowników, którzy będą czytać ten komentarz, bo wtedy przymyka się też oczy na linki. Przykładowo na naszym blogu Fox Strategy, jak widzę, że jakaś agencja chce wrzucić link, ale napisała coś mądrego w temacie, tak, to przymykam na to oko, mimo że jestem SEO-wcem, doskonale wiem, że tutaj chodzi przede wszystkim o tego linka. Natomiast jeżeli to jest link w stylu fajny wpis, pozdrawiam, przyjdź do mnie tutaj, no to już tak nie bardzo, tak? Można poszukać for internetowych, tylko tutaj uwaga, to nie powinny być fermy linków, czyli link za linkiem w każdym kolejnym komentarzu. Można linkować social media, natomiast uwzględnijcie, że nie wszystkie, na przykład zamknięta grupa nie będzie się indeksować. Można prowadzić w ogóle aktywność w social media, dlatego że pewną formą link buildingu jest prowadzenie własnych social media i linkowanie do podstron swoich z unikalnym opisem. Dokładnie, więc dokładnie. To są takie, myślę, działania, od których warto zacząć, zanim zorientujecie się, jak powinna wyglądać strategia link buildingu i zanim zaczniecie. Tak, w zależności od tego, jakby w jakiej branży działacie i w zależności od tego, czy jesteście e-commerce'em, czy jesteście na przykład właścicielem biznesu, który oferuje konkretne usługi, możecie ten link building nieco inaczej prowadzić. Mam tutaj na myśli to, że jeśli na przykład jesteście, nie wiem, e-commerce'em i organizujecie różnego rodzaju akcje promocyjne, konkursy i tak dalej, no to też możecie zachęcić użytkowników do tego, żeby oni na przykład wzmiankowali na wasz temat, tak? Żeby polecali was gdzieś w sieci. Jeśli jesteście sponsorem jakichś wydarzeń, imprez i tak dalej, to również macie szansę na to, żeby przy tej okazji jakby, powiedziałam, trochę naturalnie pozyskać te odnośniki. Oczywiście, no inwestujecie też czas, bądź na przykład inwestujecie środki, no bo jesteście partnerem, czy to merytorycznym, czy to takim, który wspiera bezpośrednio finansowo dane wydarzenie, ale również z tego tytułu możecie liczyć na profity na przykład w postaci odnośników, tak? Więc w zależności jakby od waszej branży, no to starajcie się szukać jakby swoich sposobów na pozyskiwanie tych odnośników. Widzę, że pytacie też o konkretne ilości. Spróbujemy na to odpowiedzieć, ale za chwilę.
A teraz przejdziemy do tego, czym jest w ogóle profil linków i jak z nim pracować. Czym jest ten nasz profil? Ja bym powiedziała, że to jest jakby ogół tych linków, całość linków, która składa się na, no, na to, w jaki sposób Google no, ocenia naszą witrynę właśnie przez pryzmat tych odnośników. Jeśli mówimy sobie o profilu, no to tutaj znaczenie ma zarówno ilość tych odnośników, jakość, te proporcje pomiędzy tymi anchor tekstami, których używamy. Czyli zwracamy uwagę, czy jest przewaga tych fraz, powiedziałabym exact match, takich jak my to nazywamy też sprzedażowych, tak? Czy jednak jest tam przewaga fraz no, takich zupełnie naturalnych, tak? Jak to wygląda, jeśli chodzi o udział naszego brandu w całym tym profilu? Tutaj czasami też pojawiają się takie rozważania, na przykład, czy bardziej wartościowych jest, czy, co jest bardziej wartościowe, czy na przykład 100 linków z jednej super domeny, czy po jednym linku ze 100 różnych domen? No odpowiedź jak to u SEO-owców oczywiście brzmi, to zależy. Natomiast czasami warto postarać się o to, żeby pozyskać na przykład no, 1, 2, 3 odnośniki z jakiejś jednej super ważnej witryny, super ważnej, mam tutaj na myśli jakby to, że ona jest tematyczna, ma na przykład bardzo mało linków wychodzących, czyli w ogóle rzadko dzieli się tym swoim autorytetem, jest zadbana, tematyczna i tak dalej. I moim zdaniem jakby to jest super inwestycja w porównaniu do pozyskania jakby 100 linków z miejsc takich absolutnie, nie wiem, śmieciowych, do których no, Google tak naprawdę w ogóle nie zajrzy. Jakby szkoda naszego czasu, szkoda energii, no szkoda pieniędzy, tak. I w narzędziach za chwileczkę pokażemy Wam to w praktyce. Tak. Właściwie przyrost linków, to tak przeskoczyłyśmy trochę, ale przyrost linków powinien być moim zdaniem dosyć naturalny. A co to oznacza? Nie zawsze naturalne to jest po 10 odnośników. Tak, czyli stopniowo systematyczne. Czasami prowadzicie jakieś działania, które sprawiają, że nagle brand staje się popularny i tych linków pojawia się więcej. Więc powiedziałam, że to nadal jest ok. Natomiast w większości przypadków dzieje się to jednak dosyć systematycznie, czyli gdzieś stopniowo rośnie nam liczba linków w profilu. No tak, tak jak stopniowo rośnie popularność danej marki, tak? Tak jak prowadzimy równolegle działania promocyjne w różnych mediach, no to tak te odnośniki pewnie będą do naszej strony przyrastały. Przynajmniej tak najczęściej widujemy, spotykamy się z taką sytuacją w sieci. Natomiast jeśli wasza witryna powiedzmy jest takim tak zwanym świeżakiem, tak? Czyli powiedzmy, nie wiem, powstała miesiąc temu, dopiero startujecie, no to jeśli na start kupicie sobie 100 tysięcy odnośników, no to nie będzie dobry pomysł, tak? To absolutnie nie przypomina naturalnego pozyskiwania i no również może zostać szybko przez Google jakby wykryte i wyłapane, więc no tego typu elementów, czy tego typu działań jakby nie zalecamy, plus zwróćcie uwagę znowu, jak to wygląda w przypadku waszej konkurencji, tak? Jeśli to są witryny, powiedzmy, nie wiem, 5-, 6-, 8-letnie i one mają po 200, po 300 odnośników, no to znowu analogicznie, jak my sobie kupimy ich 2000 na start, to nie znaczy, że od razu ich przebijemy i tak dalej. Nie, no absolutnie nie będzie to wyglądało naturalnie, więc powinniśmy no, systematycznie się tutaj naszej konkurencji zbliżać, ale to nie znaczy, że przeskoczyć ją po dwóch krokach. I jakby mówiąc konkretnie, to jakbym miała swoją prywatną opinię wypowiedzieć, to kupując 1000 linków dla świeżej domeny w życiu bym się nie odważyła, prawdopodobnie nie odważyłabym się 100 linków kupić, prawdopodobnie zaczęłabym od kilku, ale dobrych. I jak to ocenić, to myślę, że za chwilkę opowiemy. I myślę, że to jest taki element strategii, zanim przejdziemy już do sekcji narzędziowej, bardzo, bardzo istotny. Czyli kiedy zaczynamy pracować nad profilem linków, no to jest praca nieskończona, że tak to ujmę. I w każdym momencie jest ważna weryfikacja i modyfikacja profilu. Tak. Co jest twoim zdaniem kluczowe w tym procesie? Jakby no przeglądanie tych odnośników, które jakby prowadzą do naszej strony tak w miarę systematycznie, tak? Bo tutaj jakby mamy wtedy kontrolę i jakby możemy ewentualnie reagować na to, co się dzieje, tak? Czasami zdarza się, że na przykład nasza witryna pada ofiarą ataku hakerskiego, tak? I nagle w ciągu powiedzmy, nie wiem, tygodnia do naszej strony przyrasta ogromna liczba nowych odnośników gdzieś z zewnątrz, takich zupełnie spamerskich, przypadkowych domen, tak? Jakby no, analizując ten profil jesteśmy w stanie gdzieś szybciutko na to natrafić, zareagować i spróbować tą sytuację, jakby no, ten problem rozwiązać, tak? Posprzątać. Tutaj w waszych komentarzach pojawiły się również pytania o usuwanie linków, tak? Czy warto, czy to robimy i czy ma to sens? No, jeśli uznajemy dane linki za tak naprawdę no, szkodzące, tak? Powiedzmy sobie wprost, tak? No to czemu ich nie usunąć, tak? Ostatnia polityka Google jest też taka, że te linki, które są mało wartościowe, one są już w zasadzie pomijane, tak? Również te, które jakby są efektem naprawdę jakichś nienaturalnych działań, one również są przez Google ignorowane, więc moglibyśmy sobie powiedzieć, że
jakby zostawmy to Google'owi i tam nie będziemy się tym przejmować, tak? Te, które uzna za wartościowe, to super, te, które uzna za słabe, to tam sobie pominie i tak dalej. Natomiast ja jestem jeszcze z tej starej szkoły, która jednak jakby uważa, że jeśli zidentyfikujemy linki, które ewidentnie mogą być dla nas szkodliwe, są niepożądane, nie chcemy ich i mamy możliwość ich usunięcia, no to zróbmy, tak? Skoro nie chcemy się już dłużej pod nimi podpisać, no to lepiej je jednak faktycznie. I tutaj pojawia się jeden komentarz, który chciałam trochę na tapet wziąć. Mogę podać Wam przykład gościa, który kupił 100 tysięcy linków i zadziałało. Już parę tęgigów się nad tym zastanawia. Jedyny wniosek to kiedyś spadnie. Póki co trzyma od pół roku to na sztywno. To ja podam kontrprzykład. Kiedyś brałam udział w pewnej kampanii politycznej, w której musieliśmy osiągnąć wyniki dokładnie na etapie, w którym zdarzały się pewne wybory. W związku z czym rzeczywiście, przywaliliśmy taką liczbę linków do strony i to nawet było więcej niż 100 tysięcy i rzeczywiście to zadziałało i parę dni później spadło, ale to było odpowiednie parę dni, więc tak się dzieje. Czasami też będzie to trwało pół roku, czasami w ogóle nie wydarzy się nic. Pamiętajcie, że polityka Google w ogóle się zmieniła, czyli w tym momencie linki, które w jakiś sposób są uznawane za spam, są raczej ignorowane, niż wpływa to negatywnie na ranking. W związku z czym to może zadziałać, nie twierdzimy, że nie. Natomiast jeżeli chcemy budować profil linków, który jest naturalny, myślimy o długofalowej strategii oraz myślimy o tym, żeby po prostu też prowadzić działania, które są w pewien sposób przemyślane i optymalne kosztowo, no to pytanie, czy jest sens kupować 100 tysięcy, przepraszam, linków, tak? Ale tak, może to zadziałać, to absolutnie tego nie wykluczam. Tak, są też branże, gdzie jakby no, na tych linkach powiedzmy te pozycje stoją, tak? Czyli jakby gdzie link building jest tym decydującym czynnikiem, gdzie liczby tych linków per domena idą tak naprawdę w milionach, tak? I żeby mimo wszystko móc pokonać konkurencję, no mocno się w ten link building inwestuje i tutaj jakby też no, ta ilość ma znaczenie, tak? Natomiast to są branże bardzo, bardzo specyficzne i mimo wszystko, jeśli miałam dać jakąś radę tutaj na dzisiaj taką w miarę uniwersalną, no to jednak byłabym ostrożna z tą liczbą linków, którą pozyskujemy, tak? No i kontynuując w zasadzie wątek ilości, no to ilość versus jakość i przejdziemy może od razu do pierwszego narzędzia. I to jest w wielu mniejszych biznesach będziemy mieli do czynienia z bardziej podstawowymi frazami i większość oglądających nas są raczej właśnie mniejsze biznesy. I jak to wygląda? Czy ilość zawsze ma największe znaczenie? I to jest wykres z Surfera. To jest narzędzie, które pozwoli Wam przeanalizować wyniki wyszukiwania pod kątem między innymi liczby linków prowadzących do witryn, które znajdują się w wynikach wyszukiwania, ale też pod kątem na przykład ich kontentu i wielu, wielu innych rzeczy. To jest jedno z narzędzi, które bardzo mocno Wam polecamy. I to konkretnie jest wykres dla frazy SEO Wrocław, gdzie na pierwszym miejscu, przynajmniej w dniu, w którym byliśmy, bo wyniki wyszukiwania się zmieniają, więc jeżeli jesteśmy teraz na drugim, to też jest to normalne. Mamy 160 linków prowadzących według Surfera, 165 nawet, tak? Tak, do tej witryny, która jest na pierwszym miejscu. Tak, i zobaczcie, jak stopniowo spada liczba linków, więc pierwszy wniosek mógłby być okej, czyli ci, którzy mają najwięcej linków, no to są na pierwszym miejscu, ale zobaczcie, co się dzieje na pozycji 10, tak? Na dole macie wskazane pozycje. Tutaj jest najwięcej linków, ich jest prawie 500 i wbrew pozorom ta witryna nie zajmuje pierwszego miejsca. Dalej w wynikach wyszukiwania, na pozycjach 30 też są domeny, które mają więcej linków przychodzących i nadal nie są na pierwszym miejscu. Czyli ta ilość nie jest tak kluczowa, jak jakość tego profilu linków. W związku z czym, jak przyjrzycie w zasadzie w Surferze wyniki wyszukiwania, Surfer od razu podkreślę, jest to narzędzie płatne, natomiast ale jest polecamy. To jedno tak, z takich tak, narzędzi, za które warto zapłacić, jeżeli chcecie zajmować się strategią SEO, nie tylko link buildingu, ale również strategią SEO i analizować konkurencję pod kątem tego, co konkurencja ma zrobione dobrze i jakie lekcje macie wy do odrobienia pod kątem SEO, to Surfer jest bardzo, bardzo dobrym narzędziem. I jak poprzeglądacie sobie, naprawdę myślę, że większość fraz, to tak to będzie wyglądało. Nie ci, którzy mają najwięcej linków, będą w topach, tylko ci, którzy mają te linki najbardziej wyważone i w jakiś sposób dla Google'a najbardziej jakościowe. Znaczy, no bo tutaj jakby zasada jest prosta, tak? Gdyby sam link building miał znaczenie, to nie robilibyśmy nic innego, tylko prześcigalibyśmy się w zakupie samych linków. Natomiast jakby no, Google tutaj świadomie wśród tych czynników rankingowych oprócz linków umieszcza jakby jeszcze sporą pulę innych, między innymi tych związanych z zawartością naszej witryny, z jej historią i tak dalej.
tak żebyśmy no, z jednej strony mieli nad czym pracować, a z drugiej strony pamiętajcie, że intencją Google jest pokazanie wyników najlepiej dopasowanych do danego zapytania użytkownika. Więc nie zawsze będą te strony, nie zawsze będą to te strony, które zabierają najwięcej odnośników, między innymi tych odnośników Exact Match. Czyli jeśli ktoś pyta na przykład o agencję SEO Wrocław, to w top 10 niekoniecznie pojawią się witryny, które zabierają najwięcej odnośników i to właśnie na frazę taką jak agencja SEO Wrocław. I jeśli chodzi o linki, to pamiętajcie również o tym, o czym już w zasadzie było wspomniane, czyli o tym, że dany link może nie tylko być linkiem pod kątem SEO, ale również angażować waszą społeczność czy waszych potencjalnych klientów. I tutaj jest akurat przykład ankiety w otwartej grupie, czyli ten link akurat się indeksował. Pamiętajcie, że jest różnica. W zamkniętych grupach niektóre linki, znaczy wszystkie linki nie będą się indeksować, w otwartych mogą. W związku z czym, no tutaj akurat to są linki pozyskane na potrzeby działań ASO, czyli pozycjonowania aplikacji mobilnych i pojawia się pytanie podróżnicze, jaki kraj odwiedzać, pojawia się polecenie aplikacji, natomiast chcę wierzyć i tak uważam, że jest to w pewien sposób nienachalny link, czyli nagle w moderowanej grupie przechodzi link, pojawia się ankieta, w której bierze udział no, ponad 100 osób, i nikt w zasadzie z tym nie robi. Jeszcze do tego pojawiają się odpowiedzi, pojawiają się przejścia na stronę aplikacji, więc jakby tutaj ma to sens. Kolejna sytuacja to jest akurat jeden z moich klientów, dosyć znana sieć burgerowni i mają dostępne burgery wegańskie, tak? I oczywiście możemy kupić tylko link albo możemy się zastanowić, w jaki sposób napisać artykuł, żeby był on ciekawy i generował odsłony. I przykładowo nasza content manager napisała artykuł dieta roślinna, wegańskie potrawy wpłynęły na branżę gastronomiczną. Podzieliła się swoim doświadczeniem przez długi czas, korzystając również z diety wegetariańskiej, wegańskiej. Oprócz tego poparła to źródłami. Następnie właściwie ten artykuł został udostępniony w social media, również serwisu, gdzie został link zakupiony. I okazuje się, że sam artykuł miał 17 tysięcy odsłon. Mimo że tematyka, no nam chodziło o ten link do strony z burgerami wegańskimi, tak? I moglibyśmy podejść do tego w ten sposób. Tak, natomiast wszystkie cele jakby jeszcze pośrednie związane z promocją marki, z tym, żeby pozyskać realne odwiedziny w serwisie i tak dalej, te cele również zostały spełnione. Także również jednym z tych kryteriów doboru miejsc, gdzie chcemy te odnośniki pozyskiwać, no są też jakby te cele dodatkowe, powiedziałam, te cele, które również idą w parze z SEO, tak? Tak, i tutaj źródłem tego screena jest WordPress, to jest jedno właśnie z narzędzi do pozyskiwania linków, ale takich z artykułów sponsorowanych. Tak. I tutaj kolejny taki screen. Czy kolory we wnętrzach wpływają na nasze samopoczucie? Uczciwie muszę powiedzieć, że nie wiem, bo to nie jest link mojego klienta. Natomiast kolejny taki artykuł, który wygenerował 27 tysięcy odsłon, a potem kolejne przekliki już na strony klienta, tak? Więc oprócz tego, że spełni on swoją funkcję SEO i uczciwie muszę powiedzieć, że te artykuły, które mają też włączone śledzenie odsłon, bo nie zawsze jest to możliwe, w WordPressie w niektórych przypadkach jest, nie są jakoś droższe od artykułów, które nie mają takiej opcji. Natomiast jesteście w stanie weryfikować swoją strategię SEO również pod kątem tego, czy ona ma pewne znaczenie marketingowe. Dokładnie tak, bo jeśli umieścimy link w miejscu, do którego jakby zagląda nie tylko Google, ale w miejsce, do którego zaglądają również realni użytkownicy, no to właśnie możemy liczyć na to, że poprzez link uda się nie tylko przenieść moc do naszej witryny, ale również pozyskać no, potencjalnych bądź realnych klientów. I często zdarza nam się, że klienci mówią, że na przykład no nie ma tych przeklików dużo, ale w ogóle jest super, bo zaczyna się pojawiać sprzedaż, tak? Więc to też jest jakby fajne, no bo możemy mieć i nie wiem, 10 miesięcznie przeklików z danego artykułu, przez rok zbierze ich się 120 i niech co któryś z nich tylko kończy się transakcją, no to i tak będzie to o wiele wartościowe niż link pozyskany z miejsca, gdzie moglibyśmy liczyć jedynie, nie wiem, na aktywność samego Google, tak? Ja tylko powiem, bo widzę, że pojawiają się kolejne pytania, natomiast musimy przyspieszyć, bo inaczej nasze organizatorki nie będą zadowolone, więc chcę wam pokazać absolutnie wszystko, tak ale jest. Jeszcze będziemy odpowiadać na pytania na koniec. I kolejny przykład linków w zasadzie pozyskanych przez jednego z naszych specjalistów. Jak fajnie na daną frazę może się pojawić w zasadzie kilka artykułów sponsorowanych i jak one mogą być też elementem działań, które są działaniami SEM, czyli zarządzania wizerunku w wyszukiwarce. Zwłaszcza jeżeli
zaczynacie swoje działania i wasz brand nie jest już popularny, to dobrze dobrane artykuły sponsorowane mogą w pewien sposób zbudować wam wizerunek w internecie, tak po prostu. Czyli to jest kolejny taki cel pośredni, który może sprawić, że wasz brand będzie lepiej, powiedzmy, rozpoznawalny, czy też będzie budził większe zaufanie. I tutaj Kasia z Samstorma pisze nam, że webinar trwa godzinę, zostało około 12 minut, przedłużymy trochę, by odpowiedź na pytanie. Ja to wam odczytałam, żebyście wiedzieli, że naprawdę musimy się spieszyć. Tak, ale że jakby ale odpowiemy na pytanie i mamy na to jeszcze bufor czasowy. No i narzędzia do analiz. To przejdę może od razu już do konkretnych screenów. Podstawa? Search Console. Podstawa, tak. Czyli takie najbardziej podstawowe, oczywiście darmowe narzędzie google'owe, tak, które pokazuje nam linki prowadzące do naszej witryny. I teraz jakby uwaga, musimy pamiętać o tym, że po pierwsze jakby jest to tylko próbka, tylko fragment jakby tego profilu i Google nie pokaże nam tutaj jakby 100%, no wszystkich linków, które prowadzą do naszej witryny, zawsze będzie to jakkolwiek próbkowane. Zdarza się też, że Google no, z pewnym opóźnieniem wykrywa odnośniki prowadzące do naszej strony, więc też no, te informacje tutaj będą rotowały, będą się zmieniały. Natomiast to jest no, pierwsze, jakby najbardziej popularne źródło, gdzie możemy sprawdzić, jakie linki w ogóle do nas prowadzą, tak? Skąd, ile tych linków prowadzi per domena, jak to się zmienia i tak dalej, tak? Więc jeszcze raz, Google Search Console. Mam zaletę taką, że jest darmowe, ale niestety, no tutaj widzicie w zasadzie to, co zaindeksuje Google, czyli widzicie pewne dane z opóźnieniem i posiłkowanie się, może na przykładzie ataku hakerskiego. Jeżeli pojawiają się jakieś linki związane z atakiem hakerskim, to w momencie, kiedy w Search Console już się pojawiają, to jest ten moment, kiedy zazwyczaj pojawia się również powiadomienie w Search Console. Już jest za późno. To już tylko sprzątamy. Tu możemy przeanalizować na początku, warto na bieżąco weryfikować, ale nie jest to narzędzie, które wychwyci przed Googlem, bo to są dane prosto z Google i one zawsze będą opóźniane. Ale jest narzędzie, no, moim zdaniem najlepsze, twoim przez długi czas nie. Jakie jest twoje stanowisko, Kasia, obecnie? Dobrze, no jakby oddaję teraz swoje serce jakby na narzędziu Ahrefs albo Ahrefs, jak kto woli po polsku, tak. To narzędzie jakby jest, znaczy jego najważniejszą funkcją jest przede wszystkim pokazywanie, no właśnie, tego profilu linków, tak. I tutaj możemy sprawdzać profil zarówno naszej własnej witryny, jak i witryn konkurencji, tak? Więc to jest odpowiedź na wasze pytanie, poprzez jakie narzędzie można linki konkurencji sprawdzać i monitorować. Natomiast pamiętajcie, że każde z zewnętrznych narzędzi do monitorowania profilu linków ma swoją własną metodologię jakby oceny tych linków, ich zbierania, pozyskiwania i tak dalej. Więc możecie się spotkać z tym, że jakby co narzędzie to zupełnie inne metryki, inne podejście do nawet do kategoryzowania tych odnośników. Natomiast pamiętajcie, że tak czy inaczej zyskamy pewien obraz tego, jak wyglądają te odnośniki w przypadku na przykład naszej domeny i w przypadku konkurencji. Tak? Jesteśmy w stanie jakkolwiek no, to ze sobą porównać i wyciągnąć wnioski. Więc też gorąco zachęcam do tego, żeby no, mimo wszystko z tego narzędzia korzystać. Jeśli macie ograniczony budżet, bardzo wąski, musicie się zdecydować na jedno konkretne narzędzie, to będę rekomendowała, z racji tego, że ono ma jeszcze kilka dodatkowych, ciekawszych funkcji, nie tylko analiza samego profilu linków, ale o tym jakby może przy innej okazji, bo no, dzisiejszym tematem są takie. Tak, natomiast tutaj będziecie też się posiłkować parametrem, który nazywa się domain rating. To jest taki parametr, który jest w zasadzie w Ahrefsie, ja wolę tą polską wersję, najważniejszy. Natomiast pamiętajcie, że to nie jest parametr, który w jakikolwiek sposób przekłada się na ocenę przez Google. Bardziej jest to parametr tworzony przez twórców po prostu tego narzędzia. Tak. Plus on może być przekłamywany na różne sposoby, ale to też temat osobny. Alternatywą jest Majestic. Myślę, że to jest takie drugie bardzo rozpoznawane narzędzie. Moim zdaniem i na bazie moich doświadczeń często jest tak, że Majestic wykrywa na bieżąco mniej linków. Natomiast miałam taką sytuację, że linki z ataku hakerskiego wykrył najpierw Majestic, więc no, optymalnie byłoby mieć je oba, natomiast jeżeli macie wybrać jedno, to nadal jest, pomyślę, Ahrefs. I tutaj kolejny screen z Ahrefsa. Tak, ona pokazuje sekcję, gdzie widzimy odsyłające domeny, czyli te domeny, które linkują na przykład do naszej własnej strony. Tak? My tutaj wzięłyśmy sobie na warsztat na przykład stronę samstorm.com, no i widzimy, jakie odnośniki do strony samstorm.com są umieszczone w sieci, tak? Czyli mam tutaj konkretną witrynę, możemy zobaczyć, pod jakim adresem URL ten odnośnik jest umieszczony,
z jakim anchor tekstem, jaki jest jego status, czytelnik jest żywy, czy jakby już nie działający w tej chwili, jakie narzędzie wykryło go po raz pierwszy i tak dalej. Jakby nie zawsze wszystkie te metryki będą nam od razu potrzebne jakby do analizy, natomiast no mimo wszystko, kiedy weźmiemy sobie taką tabelę na warsztat, to od razu jesteśmy w stanie niektóre rzeczy tak na pierwszy rzut oka szybciutko wychwycić, więc gorąco rekomenduję korzystanie no, na przykład z tego narzędzia do analizy profilu własnego, do analizy profilu konkurencji, do wyszukiwania dodatkowych miejsc, do link buildingu. No, myślę, że ono spełnia wszystkie te funkcje i wszystkie te działania umożliwia. I ja się z tym po prostu zgadzam. Dobrze, to słuchajcie, zbliżamy się do końca. Jakby pierwsza rzecz, mamy dla Was rabat na sam koniec. Jeżeli temat link buildingu jest w ogóle dla Was interesujący, to do końca tego tygodnia na hasło webinar Sandstorm w panelfoxstrategy.pl otrzymacie rabat 40% na kurs SEO, sprytny kurs SEO, o którym już w przykładzie było wspominane. Pewnie Milena jeszcze o tym troszeczkę opowie na sam koniec. Oprócz tego, jeżeli chcecie wiedzieć więcej na temat SEO, marketingu, chociaż ja serduszko daję głównie SEO, więc myślę też, że jest bardzo dużo SEO, a także o prowadzeniu biznesu, zapraszamy Was do sprytnego newslettera. Tam dostaniecie wiedzę zawsze za darmo pod adresem newsletter.foxstrategy.pl. Co tydzień otrzymacie protip marketingowy bądź biznesowy do pobrania wyłącznie dla członków naszej społeczności. Oprócz tego podsumowanie odcinków podcastu Fox Strategy i naszych wystąpień, gdzie można nas spotkać, a także, co ważne, zwłaszcza dla specjalistów, co przy każdym newsletterze przygotowujemy nowinki z branży, czyli co się zmieniło, jakie są nowe chociażby aktualizacje ze strony Google. Tak, na co warto zwrócić uwagę. Jakby newsletter jest też tym narzędziem do komunikacji, które my bardzo często wykorzystujemy. No zdajemy sobie sprawę z tego, że webinary czy jakby inne formy, no takiej nawet wymiany wiedzy powiedziałabym, no z racji tego, że są jakby no, mocno osadzone w czasie, skoncentrowane, to zawsze jest to taka wiedza, powiedziałam, w pigułce, jesteśmy w stanie tutaj troszeczkę jakby opowiedzieć o danym zagadnieniu, natomiast w newsletterze, w podcastach, tam zawsze wydzielimy się też trochę szerzej, tam też możecie znaleźć i trochę więcej przykładów, i trochę więcej konkretów. Więc jeśli tylko macie do nas jakieś pytania i nie udało się udzielić na nie odpowiedzi dzisiaj, to też zachęcamy do tego, żeby śledzić nas w tych mediach społecznościowych, bo te tematy bardzo często wracają i tam też udzielamy odpowiedzi na pytania. I Paulina napisała, super, bo mój ostatni kurs wygasł, więc kupię ponownie, a ja powiem, nie kupuj, to dosyć niepopularne. Natomiast rzeczywiście kursy są dostępne na rok czasu, ale wystarczy nas napisać i przedłużamy o kolejny rok, czy nawet kolejny rok. Po prostu nie chcemy dożywotnio wiązać się licencją, tak. Natomiast bez problemu przedłużamy dostęp, wystarczy napisać do nas, myślę, że najlepiej bezpośrednio do Oktawiana, oktawian@foxstrategy.pl lub na adres biurowy tak. biuro@foxstrategy.pl. Jeśli macie już kurs i no właśnie potrzebujecie jeszcze chwilę, żeby do jakiejś lekcji sobie wrócić, to dajcie znać. Także Paulina, drugi raz nie kupuj. No i co? W zasadzie to na dziś tyle. Chciałybyśmy Wam przekazać jeszcze więcej tej wiedzy. Wiemy, że pytań było bardzo, bardzo dużo. Niektóre bardziej szczegółowe, niektóre komentarze mówiły, że idziemy trochę za szybko, ale to dlatego, że link building jest bardzo obszernym tematem i opowiedzenie o link buildingu w godzinę no nie jest łatwym wyzwaniem. Gdybyście mieli jakiekolwiek pytania, to łapcie nas albo mailowo ewelina@foxstrategy.pl lub katarzyna@foxstrategy.pl. Łapcie nas również w naszych social media, zapraszajcie, zapiszcie się do newslettera, śmiało na niego odpowiadajcie. Zapraszamy również do naszego sprytnego kursu SEO. No i co, jesteśmy w kontakcie, a teraz myślę, że oddajemy głos do studia i będziemy odpowiadać na pytania. Cześć, jeszcze raz, mam nadzieję, że mnie słychać, dajcie mi znać, również wy dziewczyny możecie dawać mi znać, świetnie. Słuchajcie, jeszcze raz chciałabym przypomnieć wszystkim, tak, nagrania będą dostępne, wyślemy je do Was, słuchajcie, mailowo, także jeżeli ktoś się jeszcze nie zapisał, patrzę, to mamy minutę. Mamy minutę do tego, żeby się dopisać, Kasia Sandstorm podrzuciła linka do takiego zapisu. W komentarzach. Tak, i w razie czego tam dostaniecie linka do nagrania, dostaniecie bonusy, w tym właśnie sprytny kurs SEO od Fox Strategy, ale nie tylko sprytny kurs SEO, bo wiem, że Fox Strategy przygotowało także kurs do adsów, to jest łącznie na oba kursy ponad 60 godzin i na oba kursy, poprawcie mnie, jeżeli się mylę, jest 40% rabatu. Dokładnie tak i dlatego dobrze, że Ty o tym mówisz, rzeczywiście my tak skupiłyśmy się na SEO, ale oczywiście macie też rabat na sprytny kurs adsów, to jest 40-godzinny kurs.
który wychowa, myślę, specjalistę, najmłodszego specjalistę. Gruby tydzień z systemem, tak? I możecie sobie jak najbardziej z tymi AdWordsami popracować. Tak. Na tak oba te kursy również na pakiet, sprytny kurs SEO plus sprytny kurs Ads. Więc jeżeli chcecie się edukować w Adsach, to również kod obowiązuje, jak najbardziej zapraszamy. Tylko uwaga, on obowiązuje do końca tygodnia. Milena, widziałam, że pojawiło się pytanie o prezentację. My możemy wam podesłać, jeżeli chciałbyście udostępnić. Słuchajcie, jeżeli nasi użytkownicy naszych webinarów, jeżeli chcecie prezentację od dziewczyn i mogą nam podesłać, to my dzisiaj udostępnimy tę prezentację, jeżeli wam się uda, oczywiście. Dzisiaj udostępnimy ją także na tym landing page'u, na którym będą nagrania. Ja wam jeszcze teraz szybko, słuchajcie, muszę powiedzieć o kilku rzeczach. Po pierwsze, po naszym spotkaniu wysyłamy do was ankietę, ale tą ankietę podrzuci też Kasia na czacie. Ona jest dla nas bardzo ważna, bo dzięki niej my wiemy, o czym mamy mówić do was na kolejnych spotkaniach i dzięki niej tak naprawdę zaprosiłyśmy Kasię i Ewelinę po to, żeby powiedziały wam o link buildingu, na którym znają się po prostu lepiej niż my. Więc koniecznie uzupełnijcie tę ankietę, będzie to dla nas naprawdę moc ważnych informacji, na które staramy się reagować na bieżąco. I Kasia również, słuchajcie, podrzuci jeszcze zapis na kolejny webinar. Kolejny webinar będzie o analizie konkurencji. Będę go prowadzić już samodzielnie tym razem. I również za darmo możecie wziąć w nim udział. Tak jeszcze informacyjnie, do bonusów mamy również przygotowany rabat na Samstorm, 25% dla nowych użytkowników. Także to również przyjdzie do was w tym mailu z bonusami, który już powinien powoli do was wychodzić, więc wszyscy dostaniecie go dzisiaj, niektórzy być może już go otrzymali, bo od minuty, dokładnie od minuty do was wychodzi. Słuchajcie, SEO tylko powiem, że mówiłam wam sporo o tym, jak ważna jest optymalizacja również kontentu pod kątem właśnie SEO i dopiero wtedy link building, więc jeżeli macie taki rabat na Samstorma, to trzeba z tego korzystać. Tak, mamy narzędzia do kontentu, jest to prawda. Słuchajcie, ja zaraz pewnie się wyłączę, ale dziewczyny jeszcze może uda się namówić, żeby odpowiedziały na kilka waszych pytań, pomimo tego, że troszkę przedłużyłyśmy. Tak, super. To zostawimy was jeszcze tutaj z dziewczynami. Chciałabym wam serdecznie podziękować za bardzo, bardzo dużo takiej merytorycznej wiedzy. I słuchajcie, naprawdę przyjemnie mi się tego słuchało w backstage'u i na pewno będę wracać. Jeszcze raz dziękuję i zostawiam was z pytaniami. Dziękujemy. Bardzo dziękujemy za zaproszenie. Dobra. Okej. Okej, czekajcie, bo my tak musimy sobie tutaj jakby na tej liście troszkę przewinąć i troszkę wrócić. Ja tak jeszcze próbuję jakby trochę wrócić pamięcią do tych pytań, które gdzieś tam pojawiały się wcześniej, czyli jakby o narzędzia do analizowania konkurencji. No to trochę już o tym powiedziałyśmy, czyli na przykład Ahrefs, czy Ahrefs, jak kto woli, więc no przede wszystkim to narzędzie rekomendujemy do analizy linków własnych, do analizy linków konkurencji, więc na to też zwracamy uwagę. O, czekajcie. To ja przeczytam może, czym się różni, jakie ma skutki sekcja sponsorowana od tej niesponsorowanej przy umieszczaniu takowych w artykule. Okay. Domyślam się, że chodzi o atrybut, tak. Właśnie. Michał, jeśli to jest faktycznie o to chodzi, to też nam jakby potwierdź. Natomiast słuchajcie, no jakby tak jak już wspomniałyśmy, te atrybuty są, no kiedyś mówiliśmy, że to jest pewna dyrektywa, natomiast to jest tylko wskazówka do Google i oznaczenie jakby typu tych odnośników. I no, albo możemy Google'owi dać znać wprost, na zasadzie, słuchajcie, jakby to jest nasz artykuł, za który zapłaciliśmy, on jest sponsorowany i tak dalej, tak? No więc jak Google to oceni, nie wiemy, tak? Może uzna te linki jakby za wartościowe, a może kompletnie je zignoruje, bo skoro jakby kupiliśmy je w wyniku jakby konkretnej akcji, no to one mają mniejsze znaczenie na przykład niż te naturalnie pozyskane i tak dalej, tak? Więc czym się różni, jakie ma skutki? Tak naprawdę, można powiedzieć, no, jak odpowiedź sowca, to zależy. No, przykro mi, że nie mamy tutaj jakby jasnej odpowiedzi. Natomiast jakby, tak jak wspomniałam, pozyskujemy linki i takie, czyli zarówno te oznaczone jako sponsorowane, jak i te, które na przykład nie mają żadnego znaczenia albo domyślnie mają znaczenie jako dofollow, czyli te przenoszące moc. I raczej częściej pozyskujemy jakby te, które nie są oznaczone jako konkretne, jako sponsorowane. Natomiast jeśli widzisz sens w pozyskaniu takiego odnośnika, tak? Czyli na przykład, nie wiem, domena jest tematyczna, wiesz, że jest tam realny ruch organiczny, wiesz, że jakby to jest atrakcyjne w ogóle dla twojego biznesu, tak? I że faktycznie jest to miejsce, w którym chciałbyś ten odnośnik umieścić,
to jak najbardziej wtedy można go po prostu umieścić, licząc również na te korzyści, powiedziałam, około SEO-owe. Ja bym też powiedziała, że dywersyfikacja ma znaczenie. Skoro takie atrybuty się pojawiają, to one będą miały coraz większe znaczenie. I znowu podchodzimy do strategii SEO i link buildingu długofalowo, tak. W związku z czym, no tak jak ten profil linku będzie musiał być coraz bardziej naturalny, tak i będzie musiał mieć coraz więcej atrybutów. Czy to będzie za miesiąca? Raczej nie, za lata. Natomiast jeżeli mamy biznes, który ma te lata przetrwać, to musimy uwzględnić przyszłość również w tej strategii. No bo wiecie, tak jak Wam powiedziałam na samym początku, jakby jeśli staramy się jakby naśladować naturalne zachowania użytkowników, chcąc, nie chcąc, no to jakby zwykły taki potencjalny Kowalski, który umieszcza gdzieś link w sieci, to on jakby nie analizuje tego, nie? Czy on jest follow, czy jest no follow, czy to jest jakby user generated content, czy to jest artykuł sponsorowany, czy nie. No on wrzuca link na zasadzie, że albo poleca, albo nie poleca, albo coś znalazł, albo chce się pochwalić. Więc wiecie, ja bym dobierała to mimo wszystko jakby przez pryzmat tego, jakie to nam może przynieść ewentualnie korzyści, jak to wpływa na cały profil, czy to jest jakby w ogóle korzystne dla nas, powiedzmy, nie wiem, biznesowo, tak? Zakup tego konkretnego miejsca. Okej. Okay. Co się dzieje z artykułami ze zduplikowanych artykułów? Ktoś przekopiował mój artykuł, ale nie usunął linka zewnętrznego. Czy mam się martwić o ten link? Czy ja bym powiedziała, że to wszystko zależy od tego, gdzie ten artykuł się ukazał, tak? Jeśli to jest, nie wiem, jeśli to jest w ogóle fajny serwis, tak, i wartościowy, no tak bym powiedziałam, że ten odnośnik może nam przynieść jakby korzyści, tak? Natomiast jeśli to jest serwis jakiś absolutnie, nie wiem, śmieciowy, i tak dalej, no to ten link tak najprawdopodobniej zostanie po prostu przez Google zignorowany, tak? Bo szansa na to, że robot w ogóle trafi na miejsce, które ma, powiedziałam, w całości zduplikowaną treść, tak? Bo zakładam, że te artykuły są kopiowane masowo, to raczej taki link zostanie po prostu przez Google zignorowany. Jeśli to są jakby pojedyncze rzeczy, to nie martwiłabym się i nie próbowała tutaj w profilu wprowadzać jakichś rewolucji, zrzekać się tych linków, usuwać i tak dalej. No ewentualnie, jeżeli to jest 1:1 kopia artykułu, to można zgłosić taki artykuł pod warunkiem, że jest się właścicielem, zdaje się. Tak, jeśli on narusza jakby nasze prawa autorskie i bezpośrednio jest to, no co tu dużo mówić, no kradzież treści, tak? To możemy coś takiego do Google zgłosić, zameldować i jakby ta strona w ogóle zniknie z wyniku wyszukiwania, tak? Po jakimś czasie. Po tym jak Google rozpatrzy zgłoszenie, tak? Też niestety jest tak, że chociaż nam się wydaje, że kopiowany artykuł był pierwszy i kopia jest mniej znacząca, to Google czasami robi zupełnie na odwrót i niestety na to nie mamy wpływu, więc być może zgłoszenie tutaj też jest pewnego rodzaju. Jakby ja Wam też powiem o tym, że ja widziałam jakby ciekawe przypadki jego skopiowania treści, znaczy ciekawe o tyle, że na przykład klient miał genialne opisy produktów, tak, w swoim sklepie internetowym, no i tam były wśród tych opisów, tam konkretny produkt, również linki wewnętrzne do innych produktów. No i wyobraźcie sobie, że konkurencja w ogóle pożyczyła sobie te opisy, nie? No i w ogóle klient nagle mówi, że ma ruch z witryny konkurencji. No i jakim cudem? Jak to się dzieje? No właśnie ano takim, że no, pożyczył sobie te opisy od sklepu A, no i teraz użytkownicy, którzy gdzieś tam te opisy czytają, no, klikają i ze sklepu B przechodzą do sklepu A. Więc jakby no, czasami ma to jakby no jakiś pozytywny skutek, natomiast oczywiście jesteśmy przeciwne temu, żeby treść od kogokolwiek pożyczać, czy no powiedzmy sobie szczerze, no, kopiować, tak. Ja tutaj widzę pytanie, które jest też dla nas istotne, czy jest możliwa współpraca z Fox Strategy właśnie w zakresie linkowania, prowadzę sklep i chyba wolę zaufać specjalistom, dziękuję. Myślę, że jak najbardziej. Tutaj sugerowałam się już bezpośrednio do Kasi odezwać. Kasia jest odpowiedzialna za analizę potrzeb na etapie ofertowym. I jeżeli będziemy w stanie pomóc, to chętnie pomożemy. Tak, natomiast jakby tutaj my też często klientom mówimy o tym, że jakby sam link building to jest tylko wycinek całej strategii, tak? Więc jeśli my też nie znamy jakby całego kontekstu, bądź będziemy działać jedynie w odniesieniu do link buildingu, ale nie będziemy mogli jakby przyłożyć w pozytywnym sensie ręki do optymalizacji strony i usunąć jakby na przykład błędów, które na niej się pojawiają, bądź tych rzeczy, które no rażąco obniżają jej ogólną ocenę, to sam link building nic nam nie da, tak? To będzie no, jakby taka rzecz tworzona jakby na wyrost i no, absolutnie nie będzie można się spodziewać żadnych pozytywnych efektów z samego link buildingu, jeśli nie uporamy się na przykład z optymalizacją strony, tak? Ale to nadal warto się na nas odezwać. Dokładnie. Ja też osobiście uważam, że bez dobrej optymalizacji to bez sensu się zabierać za link building, ale może ta sytuacja jest inna. No to zależy. Tak, ale właśnie jakby też powiedziałaś o ważnej rzeczy, bo my też czasami dostajemy od Was pytanie na zasadzie jakby od czego zacząć, tak? To najpierw, nie wiem, ta optymalizacja czy linki, no ta optymalizacja trwa, no znajmniej jakby tą witrynę na przykład nasyci się kontentem i tak dalej, to może już linkować. I jakby czasami są sytuacje, kiedy te działania warto prowadzić równolegle, natomiast ja też jestem zdania, że dopóki nie uporządkujemy swojej własnej witryny, nie usuniemy jakby tych elementów, które no rażąco wpływają
na ich ogólną ocenę, tak? Albo tych, które mocno przeszkadzają, nie wiem, nawet użytkownikom, no to co z tego, że my będziemy pozyskiwać fajne linki, strona nam zacznie rankować, jak użytkownik, który tam wejdzie, po prostu, powiem, że ten szlak go trafi, tak? Wyjdzie, niczego nie kupi i nie wróci tam więcej, więc jakby myślę sobie, że ten link building na pewno nie powinien być pierwszą i jedyną rzeczą, od której w ogóle zaczynamy, tak? Dobra. Warto linkować na początku też do postu w celu dywersyfikacji linków. Ewentualnie jaki udział linku powinien być ze strony głównej postu, aby profil wydawał się naturalny? To jest bardzo dobre pytanie. Tak. Ja myślę, że tutaj też dużo zależy od tego, o jakim typie witryny w ogóle mówimy, bo trochę inaczej wygląda to na przykład w przypadku e-commerce'ów, a trochę inaczej będzie wyglądało w przypadku na przykład maleńkiej witryny firmowej, tak? Gdzie mamy, powiedzmy, nie wiem, stronę główną, ofertę, kontakt, jakby koniec, tak? To tutaj te linki będą miały troszeczkę inny rozkład względem postom niż na przykład w sklepie internetowym, tak? Dlaczego? No w sklepie internetowym widzimy, że bardzo często mamy linki, które prowadzą oczywiście do strony głównej, ale również na przykład do kart produktów, tak? No bo użytkownicy w naturalny sposób na przykład polecają sobie konkretne produkty, tak? Wzmiankują o nich w mediach społecznościowych, gdzieś na forach, na blogach i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj też, ja myślę, że Wojna się ze mną zgodzi, ale raczej jesteśmy zdania, żeby pozyskiwać te odnośniki tak, żeby one prowadziły jakby do różnych podstron w obrębie naszej witryny, czyli nie skupiamy się wyłącznie na pozyskiwaniu odnośników tylko do strony głównej, wręcz przeciwnie, staramy się to również dywersyfikować pod kątem tego, na jakie podstrony nasze linki będą wskazywać, tak? Czyli jeśli to jest e-commerce, to tutaj jakby linkujemy zarówno do kart produktów, do stron kategorii, do bloga, jak i do samej strony głównej, tak? I jeśli chodzi o udział, to myślę, że nie ma tutaj uniwersalnej odpowiedzi, natomiast ja bym doradziła już tak osobiście, żeby zerknąć do analityka strony, zobaczyć jak wygląda ruch, bo czasami jest tak, że rzeczywiście strona główna jest wiodąca i chyba w większości przypadków tak jest, natomiast są też dosyć specyficzne branże, dosyć specyficzne strony, gdzie bardziej popularne są konkretne kategorie. I zaczynając naturalny link building, można na przykład po ruchu próbować odwzorować to zainteresowanie kategoriami i stopniowo to zmieniać. Natomiast rzeczywiście należy linkować zarówno stronę główną, jak i podstronę w każdej stronie, w każdym wypadku. No chyba, że to jest one page, no to ale w przypadku one page te możliwości SEO też są do pewnego stopnia ograniczone. Ja tutaj jakby jeszcze tylko dopowiem, zanim jakby wątek mi ucieknie, to, że też musimy się zastanowić tak naprawdę, gdzie my chcemy tego użytkownika doprowadzić po tym linku, tak? No bo jeśli mamy artykuł sponsorowany, gdzie na przykład wzmiankujemy o, nie wiem, nowościach w ofercie, o najnowszych produktach, no to tutaj aż prosi się o umieszczenie odnośników no, do tych konkretnych produktów, tak? Natomiast jeśli mamy artykuł, który traktuje, powiedzmy, nie wiem, ogólnie o naszej marce, o firmie i tak dalej, no to spokojnie możemy umieścić, nie wiem, link do strony głównej i na przykład do sekcji kontakt, tak? Bądź do sekcji aktualności, jeśli o czymś tam konkretnym wzmiankujemy. Więc zawsze tutaj też jakby myślmy o tym nie tylko, jakie to ma znaczenie pod kątem SEO, ale oczywiście też, gdzie chcemy tego użytkownika zaprowadzić, no i po co my go na stronę jakby chcemy ściągnąć, tak? Dobra, jeszcze jest pytanie od Mata. Czy jest jakiś przedział, ile linków exact możemy dać w jednym artykule? Zapewne ma znaczenie, jak długi jest ten artykuł, ale tak mniej więcej. Okej, okay, jakby rozumiem pytanie. Natomiast wszystko też zależy od tego, no tak jak już wspomniałam, tak? Jaki jest cel publikacji danego artykułu? Jeśli to jest artykuł pod tytułem na przykład, nie wiem, 5 nowości, tak, w naszym sklepie internetowym, albo nie wiem, jest to artykuł adresowany dla konkretnej grupy. Załóżmy, nie wiem, jesteśmy e-commerce'em, który sprzedaje asortyment, nie wiem, dla mam i dla dzieci, no i piszemy o tym, jak powinna wyglądać wyprawka do przedszkola, o cyk, dobra, szkoła zaraz startuje, nie? No i w tym artykule chcemy powiedzieć o tym, że na przykład dziecko, które idzie do szkoły, warto wyposażyć, nie wiem, w plecak, w kapcie na zmianę, w zeszyty, coś tam jeszcze, to nawet jeśli dodamy, nie wiem, 4 linki produktowe, no tak by ma to sens, tak? No bo również to będzie wartość dodana dla użytkownika. Natomiast pytanie, ile linków exact match? No ja bym tutaj raczej, jeśli tych linków jest wiele, to raczej skupiła się na adresach URL, tak? Nie pisała za każdym razem jakby, nie wiem, konkretnej frazy sprzedażowej, tylko wzmiankowała na przykład o nazwie produktu, tak? O jakichś złożeniach, na przykład naszym brandem i tak dalej. Pamiętajcie też, że im więcej mamy linków wychodzących z jednego artykułu, tym bardziej jakby moc tej podstrony nam się tak no, rozmywa, rozrzedza, tak, względem każdego z tych odnośników. No i czasami lepiej postawić jest na jeden dobry link z jednego artykułu, niż dodać tych odnośników na przykład 20 i przekazać im 1/20 tej mocy, która normalnie mogłaby do strony powędrować. I wiem, że Kasia pisała, że to jest ostatnie pytanie, więc skorzystam z takiego prawa do odpowiedzi bardzo szybko na jeszcze jedno pytanie, które tutaj się pojawiło, dlatego że wydaje mi się wartościowe dla wszystkich słuchających. Czy używacie zaplecz do linkowania, czy warto to robić, jakie są przesłanki, by to robić i na co uważać.
I tutaj no bardzo krótko, bo to już miało być ostatnie pytanie. Natomiast my nie używamy, natomiast uważam, że warto to robić w określonych sytuacjach. Jeżeli jesteśmy w stanie postawić pełnoprawne serwisy, które będą wartościowe i będą służyć jako takie PBN-y, zaplecza. No takie, takie satelity, ale jakby pełnoprawne, tak? Czyli zadbane, zoptymalizowane z profilem linków, z ruchem organicznym i tak dalej. To jak najbardziej warto, tak? Natomiast jeżeli to mają być strony, które mają, no to podam to jako przykład, bo 5 artykułów, no bo nawet jeżeli są dobrej jakości, ale nie są pełnoprawnymi serwisami, to uważam, że no, nie jest to warte w ogóle pracy i nie przyniesie takich efektów, jak dobrze zakupiony link chociażby. Znaczy, pamiętajcie o tym też, że utrzymywanie własnego zaplecza jakby tylko i wyłącznie dla siebie jest po prostu kosztowne, tak? No nawet niech to będzie, nie wiem, 20-30 domen i opłacamy dla każdej hosting, opłacamy domenę, na każdą musimy pisać artykuły, cyklicznie tam zaglądać, no warto byłoby też budować profil linków i tak dalej. Słuchajcie, no to nagle wychodzi na to, że macie pod opieką jakby jedną swoją własną główną witrynę i jeszcze 30 dodatkowych, tak? Więc jakby są branże, gdzie faktycznie jakby ma to większy sens, natomiast jeśli to ma być zaplecze no, przez takie małe zetnie, gdzie jakby tam mało to się będzie działo, jakby my tam artykuły sobie postawimy i one już do końca życia tak będą funkcjonowały, to nie warto, tak? To lepiej jakby ten budżet przeznaczyć na jakieś bardziej efektywne ośrodki. Ja miałam czas, w którym pracowałam rzeczywiście z zapleczami mocniej, natomiast rzeczywiście były to... Lubię to nazywać stronami satelitami, bo jakoś tak mi to lepiej się kojarzy niż zaplecza, bo to były naprawdę serwisy, które miały swoje bardzo mocne profile linków, które nawiązywały współpracę z innymi serwisami. Czyli były to rzeczywiście istniejące byty, takie które żyjące, dodatkowo wzmacniały domenę klienta i wręcz generowały konwersje, mówiąc wprost, i to dosyć wysokie. Natomiast jeżeli to ma być po prostu serwis, kilka domen postawionych na jednym IP, jakichś, nie wiem, prostych WordPressów bez żadnej wartości. Znaczy ja przepraszam, że się tutaj właśnie uśmiecham, ale tak słucham odpowiedzi Eweliny i widzę, że tutaj jakby padają pytania od razu w komentarzach, też nawet padają w ogóle odpowiedzi, tak? Więc jakby to też jest fajne, że jakby sami tutaj prowadzicie interakcję. I też właśnie widzę, że padło pytanie, czy można linkować z opisu produktu do innej kategorii. Tutaj jakby Paweł jest zdania, że to nie ma sensu. Ja bym powiedziała, że jak najbardziej ma sens, jeśli to są jakby odnośniki tematycznie ze sobą skorelowane, tak? Czyli jeśli sprzedajemy na przykład produkt taki jak, nie wiem, aparat fotograficzny, mamy jego opis, ale linkujemy na przykład do produktów komplementarnych, tak? Czyli mówimy, kup sobie jeszcze na przykład stelaż, kup sobie jeszcze, nie wiem, obudowę, coś tam jeszcze, to czemu nie, tak? Nawet w niektórych przypadkach, ale w bardzo specyficznych serwisach uznałabym, że byłoby to dosyć wskazane, ale zazwyczaj produkt i tak linkuje do strony kategorii albo poprzez menu, no i poprzez breadcrumbsy. Natomiast jeżeli by tak nie było, to ten link mógłby mieć bardzo duże znaczenie, ale my zawsze śmiejemy, że gdzie dwóch seosów, to trzech seosów, to już tych opinii się mnoży, słuchajcie. Tak. Natomiast no, myślę, że w określonych przypadkach ma to sens, ale Paweł twierdzi, że nie ma i to też jest okej. Okay. Dobra. No dobra, to trochę słuchajcie, trochę się rozgadałyśmy dzisiaj, jakby wybaczcie nam też. Zresztą gaduły chyba tak. No, ostatnio dobra, miałyśmy tak. Spotkanie, które trwało chyba z 4,5 godziny, bo tak sobie po prostu się rozgadałyśmy. Tak, więc dzisiaj jakby no, musimy już zmierzać mocno do końca. Dziękujemy Wam bardzo w ogóle za udział, za aktywność i tak jak wspominałyśmy, jesteśmy cały czas dla Was dostępne i w sieci społecznościowej, i pod adresami mailowymi, które też tam były podane. Będziecie je też mieli w tej prezentacji, która na zakończenie webinaru się pojawi. Właśnie, dokładnie ten slajd. Tak. Łapcie nas pod tymi adresami e-mail, łapcie nas w mediach społecznościowych. Raz jeszcze bardzo, bardzo Wam dziękujemy za uwagę, było nam bardzo miło. Ekipie Sandstorma bardzo dziękujemy za zaproszenie, również było nam bardzo miło. Tak jest. No i co, i życzymy Wam dobrego dnia, tak. Powodzenia w linkowaniu. Tak, jeszcze tylko, ja jeszcze wspomnę tylko o tej ankiecie, o której też wspominała Milena, gdzie możecie jakby ocenić ten dzisiejszy webinar. Będziemy też Wam bardzo wdzięczni za feedback, bo będzie to też dla nas jakby wskazówka odnośnie tego, jak możemy się przygotować na kolejny. Co możemy jeszcze poprawić i co możemy zrobić no więcej dla Was, tak? Dokładnie, zwłaszcza, że już w social media o tym pisałyśmy, ale z Kasią po raz pierwszy prowadzimy razem webinar, tak. A powiemy Wam szczerze, że pracujemy no, razem teraz już z 5 lat. Wcześniej jeszcze zaczynałyśmy karierę razem, no i to jest w zasadzie bardzo ciekawe, że my nigdy jeszcze wcześniej nie prowadziłyśmy webinaru ani żadnego szkolenia
razem, więc chętnie przyjmiemy Wasz feedback. Dajcie znać, to będziemy wiedziały, czy to kontynuować, czy jednak sobie darować. Tak. A jeśli uznacie, że warto, to jeszcze zapraszam Was na warsztaty podczas SEMKRK, gdzie powiemy trochę o SEO z perspektywy biznesowej i już naprawdę kończymy. Tak jest, także do usłyszenia i do zobaczenia. Cześć. Cześć, wszystkiego dobrego.